Hejka, z tej strony Kondys i mogę się z wami podzielić świetną wiadomością z Naraka Bladepoint. Miałem bowiem okazję zagrać już nowym bohaterem, Akos Hu. Sami wiecie, że uwielbiam archetyp takiego groźnego wojownika skaczącego w sam środek walki. Może czasami coś się nie uda i zginę, ale sam ten feeling jest mega. Gra ukazuje jego trudność jako 4 punkty na 5, lecz według mnie nie jest to aż tak dobry wyznacznik. Bardziej powiedziałbym tu o podejściu easy to learn, hard to master, czyli właśnie na początek będzie wydawać się prostą postacią, która sobie bardzo dobrze radzi, ale wyuczenie się wszystkich jego trików zajmie sporo czasu. Akos szczególnie błyszczy w walkach drużynowych, gdzie dzięki sporej mobilności może wykluczyć rannych wrogów i dorwać swoją ofiarę. Jego motyw umiejętności specjalnej, gdy skaczemy na wroga w postaci tego tygrysa, jest niesamowity. Czujemy właśnie się jak drapieżnik, co nie? Polujemy na swoją ofiarę. Z jednej strony zadaje to chyba nawet aż zbyt duży damage, jednak będąc skupionym da się te ataki dość łatwo uniknąć, więc tutaj właśnie wchodzi ta trudność, żeby tutaj też mniej więcej przewidzieć ruchy wroga i go dopaść, kiedy tego się najmniej spodziewa. Wybierając ustawianie talentów, to najbardziej polecam podstawowy krzyk w formie takiego tąpnięcia. O wiele łatwiej nim trafić, a gdy właśnie trafimy wroga, to mamy zagwarantowane wzmocnienie do obrażeń i do redukcji obrażeń. Jeśli chodzi o zdolność specjalną, to właśnie grab attack jest zdecydowanie najbardziej soczysty. Rozrywamy wroga na strzępy i do widzenia. Postać będzie dostępna już jutro, więc polecam ją wypróbować, jeśli macie gierkę. Do zobaczenia, trzymajcie się i hej, papa, dbajcie o siebie. Bye.